Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja również witam. W ten piękny dzień, jeszcze może taki troszeczkę zasnuty, ale już niebo się przeciera, jest godzina 9 rano, a my na termometrze mamy piękną 20. Czekaj. Ma być dzisiaj podobno 28 stopni. Dzień dzisiaj jest pracowity, a w związku z tym, że jest pogoda, to będziemy chcieli tutaj wykorzystać. Na pewno pojadę na ogród zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja na nim, czy jest miękko, czy już mogę coś tam zacząć działać. Ale jest bardzo dużo pytań od Was, jak odróżnić na ogrodzie, czy mamy dżdżownicę, czy turkucie, bo zostają zjadane warzywa, rzodkiewka i nie wiecie, są dziurki, są kopczyki i nie potraficie, niektórzy nie potrafią odróżnić miejsca, gdzie była dżdżownica od miejsca, gdzie był turkuć. I teraz zobaczcie, tutaj właśnie koło domu te kopczyki to są miejsca po dżdżownicach. Ona jak wychodzi, to zostawia tutaj taki kopczyk. Dlaczego dżdżownice wychodzą? Jeżeli jest dużo deszczu, one oddychają skórą, przez skórę. I jeżeli jest dosyć dużo deszczu, przestrzeń między ziarnkami piasku w ziemi zostaje wypełniona wodą i dżdżownica się dusi. I żeby zaczerpnąć powietrza, wychodzi na zewnątrz, oddycha, pooddycha i z powrotem wchodzi w ziemię. Bardzo często właśnie po intensywnych deszczach, po takich parnych nocach, gdzie padało, te dżdżownice wychodzą. Wychodząc z ziemi, dżdżownica zostawia takie kubki z małymi grudeczkami. To są ich odchody. Ona żywi się organiczną materią w glebie. Jak na przykład siejemy poplony, czy dajemy kompost, to w ziemi zostają takie te resztki i dżdżownica przerabia je. Ona tak jakby połyka i przechodzi to w procesie trawienia przez jej ciało i zostaje odbytem wydalone w postaci takich kuleczek w ziemi, czy jak wychodzi na zewnątrz. I te kuleczki to jest humus w czystej postaci. Tak powstaje humus, najcenniejszy pokarm później dla naszych roślinek, dla naszych warzyw, dla naszego ogrodu. Można się bawić, jeżeli dużo jest takich kubeczek, zbierać je i na przykład do rozsad stosować. To jest zabawa dla ludzi, którzy mają małe powierzchnie działek, nie chcą kupować gotowego humusu. Można takie coś zbierać, dodawać do ziemi, do skrzyneczek i wtedy mamy bardzo bogatą ziemię już na starcie. Można te dżdżownice do ogrodu zwabiać. Jak zwabić dżdżownice? One lubią cukier organiczny i na przykład wysłodki takie buraczane wyrzucić na kompost, to spowoduje, że tego cukru będzie więcej. I te dżdżownice ściągną. Kochają kompost, kochają właśnie poplony przemieszane do ziemi. Także tutaj to jest ważne. Ktoś, kto ogroduje w skrzyniach, może wykładać trawę, kartony szare, różnego rodzaju słomę. Wtedy dżdżownice będą ściągały na nasze ogródki, do naszej ziemi, a tym samym będą ją użyźniały. Nie są one absolutnie szkodliwe. Dżdżownic się nie pozbywamy z ogrodów. To jest największy błąd, jaki może być, bo są osoby, które myślą, że dżdżownice niszczą rośliny. Nie, to nie one, to turkucie, do których zaraz tam przejdziemy, a dżdżownica potrafi żyć do 16 nawet lat, jak jest w dobrych warunkach ziemia utrzymywana. No i nawet 21 października mamy Dzień Dżdżownicy, także warto jest nawet i o tym pamiętać. Nie lubią nawozów sztucznych. One, jeżeli się zastosuje nawozy sztuczne, po prostu giną. Azot, zwłaszcza azot sztuczny, te dżdżownice zabija, także no tutaj to musicie wiedzieć. A teraz idziemy, kochani, do turkuci, tych, które już nie są za bardzo na naszym ogrodzie pożądane. A tutaj zobaczcie,
na turkucie. Całkiem inny sposób żerowania, całkiem inne dziurki. Turkuć zostawia taką dziurkę, jak tutaj widzicie. Nie ma kopczyka usypanego, nie ma grudek i dziurka jest przeważnie wielkości małego palca, może być ciut mniejsza, ciut większa. I co najważniejsze, jest usypany taki kopczyk ciągnący się, tak jakby nornica szła, tylko że nornica, jak robi tunel tuż pod powierzchnią, to jest taki szeroki ten pas. A tutaj jest wąziutki na szerokość palca. Jeżeli są takie dziurki, to na 100% macie na ogrodzie, na działkach turkucie. Ja też turkuci miałam tutaj dosłownie tysiące. Nawet w którymś odcinku pokazywałam, jak tutaj było zdziurkowane, dziurka na dziurce. Walka z nimi jest bardzo ciężka. Można za pomocą płynu Ludwika wlewać do dziurek. Te turkucie podobno wychodzą. Ja próbowałam, nie wyszedł mi żaden. Dobrze sprawdza się metoda łapania w butelki. Butelkę plastikową, bądź słoik, cokolwiek. Zakopać tak, żeby był otwór dosyć duży. Zakopać w ziemi, żeby brzeg tego pojemnika stykał się, no nie wystawał ponad powierzchnię ziemi. Kładziemy deskę od pojemnika do pojemnika. Turkuć żeruje nocą. To jest stworzenie nocne i on właśnie w nocy wychodzi na powierzchnię ziemi. Dochodząc do deski, przemieszcza się wzdłuż tej deski i wpada do pojemnika. Któregoś roku łapałam tą metodą, to złapałam ich no ponad 100 sztuk, ale jedna samica składa około 500 jaj, co chyba 4 tygodnie czy 5 tygodni składa kolejne jaja. Wylęgalność z tych jaj jest praktycznie 100%, także walka z nimi to jest walka z wiatrakami. One namnażają się w szalonym tempie. No i tutaj najskuteczniejszą chyba metodą jest pozyskać naturalnych wrogów turkuci, którymi są jeże, kosy, dudki. I u mnie też tutaj kosy się pojawiły. Każdego ranka obserwowałam stadko około 20 sztuk. Pasły się tutaj na moim ogrodzie, wyciągały te turkucie do woli. I teraz widzę, że tylko gdzieś, nie gdzieś są ślady żerowania turkuci. One jeszcze są, ale kosy też tutaj są. Zadbamy, żeby one tutaj się zagnieździły na stałe i turkucie nie będą miały szans. Jest jeszcze gorąco, ale chodzimy już w koszulach na długi rękaw, bo nie idzie wytrzymać, tak komary gryzą. Ostatnie lata tutaj komarów nie mieliśmy praktycznie w ogóle. Gdzieś tam się pojawiały, ale w bardzo małych ilościach. W tym roku po tych deszczach bagna wróciły do takiego stanu, jak były kiedyś. No i te komary, one się lęgną, namnażają. Tutaj jest teren typowo bagienny. Nawet Niemcy, jak mieszkali tutaj przed wojną, to nie osiedlali się na stałe, na całe życie, tylko pomieszkali kilkanaście, kilkadziesiąt lat i się przeprowadzali. W związku z tym, że właśnie tutaj jest teren bagienny, chorowali często na reumatyzm, na zapalenia stawów, więc długo tutaj miejsca nie zagrzewali, przeprowadzali się. No i tym samym lęgną się komary. W tym roku, tak jak mówię, bagna wróciły do łaski, komary też. Czujemy, co one, kurczę, znaczą. Tutaj mam pomalowane budki lęgowe i to są budki dla kosów. Tak właśnie one wyglądają. Mają tutaj dosyć duży otwór, tak żeby kos wszedł, bo on jest dosyć sporym ptakiem, więc budka nie może być z otworem jak na sikorkę czy na wróbelka, bo on się po prostu nie zmieści. No i dzisiaj będziemy już te budki, jutro właściwie, bo dzisiaj już jest za późno. Jutro będziemy rozwieszać. Być może to już jest za późno, bo kosy już składają jajeczka. Niektóre ptaki składają te jajka prędzej, niektóre składają później. Kosy wiem, że już jajeczka składają, ale może jakiś zabłąkany, jakiś opóźniony jeszcze się zagnieździ. Kolejnym problemem są mrówki. Mrówki, które
atakują nas z każdej strony i nasze ogrody. U mnie też nie było tych mrówek, nie było, ale jak wyszło słońce, pojawiły się hurtem dosłownie wszędzie. No i teraz złoty środek. Poleca się różne środki na mrówki, granulki, globulki, jakieś opryski i tak dalej. U mnie najbardziej sprawdza się z naturalnych środków cynamon, goździki, ryż i mąka kukurydziana. Przy czym one co jakiś czas powracają, bo kwestia jest w zlikwidowaniu w mrowisku królowej. To ona jest odpowiedzialna za produkcję jaj, to ona składa te jaja i to od niej zależy los kopca z mrówkami. Te mrówki, które tutaj chodzą po wierzchu, to są tylko robotnice i ich się możemy pozbyć, ale tam w środku są kolejne jaja. Jest królowa, która i tak naskłada te następne jajka, z których wylęgną się mrówki i one po tygodniu czy po dwóch z powrotem wylezą. Także walka z mrówkami musi być systematyczna. I tutaj też wczoraj posypałam sobie cynamonem. Cynamon ma takie dosyć, ma dosyć intensywny zapach, który raz, że mrówki odstrasza, a dwa, jest on taki pyłkowaty. I te mrówki, one tak jakby się duszą tym cynamonem. Tutaj jeszcze jakieś poszczególne mrówki chodzą, ale nie ma ich już tak intensywnie, jak były. I przeważnie stosuję naprzemiennie cynamon, goździki, które bardzo intensywnie pachną, mąkę kukurydzianą, której one nie trawią po zjedzeniu, ich żołądki zostają zaklejone, mrówka no zdycha, krótko mówiąc, i ryż. Ziarnka ryżu też, one mają właściwości puchnące, mrówki. Wiadomo, że one są kolonijne, na zimę hibernują, gromadzą przez cały sezon letni pożywienie, a potem no, wiosną muszą, no właśnie zimą przeżywają dzięki temu, że zgromadzą sobie pożywienie, a wiosną muszą od nowa to pożywienie zdobywać. I one, wciągając ryż do swoich komór, ten ryż pęcznieje, one zjadając ten ryż, no też tak jakby im w środku pęcznieje i one no zdychają, ale jest to jednak mimo wszystko, słuchajcie, walka uciążliwa. Stosuję też proszek do pieczenia i on też dosyć dobrze się sprawdza. Ogólnie ludzie, którzy coś zastosują, mówią, że to nie działa, bo mrówki po kilku dniach znowu są. Właśnie on działa, bo na kilka dni te, które chodziły, ustępują, bo zdechną, ale po kilku dniach wyłażą następne z jaj, z gniazda. I trzeba systematyki, co kilka dni, jak tylko się pojawią, posypywać, no aż je w końcu no, trafi. Najprościej byłoby znaleźć źródło w tym kopcu, czyli królową, wykopać, zniszczyć królową i wtedy mamy święty spokój. No ale kto będzie rył w całym ogrodzie w poszukiwaniu królowej? Edziu wozi gnój na pole, no i jest bardzo mokro, przejechał dwa razy i tak siedzę pod telefonem w razie W, żeby być jako koło ratunkowe, jechać go tam wyciągać. Nie mogę się dzisiaj zbytnio nigdzie ruszyć, więc sieję sobie tutaj kapustne. W zeszłym roku wysiewałam zdecydowanie wcześniej, bo już jakoś końcówką marca. W tym roku wysiewam dopiero teraz, z tego względu, że na polach mam mokro. Na pewno jeszcze nieprędko tam wejdę, bo stoi woda. No i tam właśnie stoi tam, gdzie ma być kapusta, więc no tutaj bez sensu było wysiewać ją wcześniej, gonić z tymi wysiewami, bo ona by mi wybiegła, a wiadomo, że kapustę się robi z rozsady, flancuje się ją, no i jeżeli bym wysiała ją prędzej, ona będzie później taka. A im mniejsza flanca, tym się lepiej przyjmuje. A też może być tak, że jak już będzie maj, przyjdą temperatury wysokie, przyjdzie sucho, więc ta kapusta będzie mi tam mdlała. Dlatego wstrzymałam się tutaj z wysiewem. Teraz jest ciepło, podleję ją. Ona za kilka dni już będzie na wierzchu. Później ją tutaj w skrzyni zasilę
humusem i ona mi bardzo szybko urośnie. I później do wysadzenia będzie taka w sam raz idealna. Ale gorąco. Gorąco, ale muszę być w koszuli, bo są takie komary, że nie idzie tutaj wytrzymać. Zjadłyby mnie. No i oczywiście wysieję sobie kapustę dietmarską. To jest kapusta wczesna, lipcówka, żebym miała ją wcześniej. No i z tych późnych to kamienna głowa i amager. To są kapusty, które wysiewamy od lat. Moi rodzice je wysiewali, jak jeszcze kisili do sprzedaży. Amager jest taką kapustą płaską. I pamiętam jeden raz, jak moi rodzice posiali, na polu rosła ta kapusta taka duża. I tato zostawił tą kapustę, bo chciał zobaczyć, jaka urośnie. Urosła już jak przednie koło od ciągnika ciapka, od 30, była naprawdę duża. No i rosłaby jeszcze, ale dostała nóg na dwóch nogach. Poszła sobie. Kamienna głowa zaś jest taka okrągła, ale jest twarda. Gdzie ona jest? Tutaj. No i wysieję sobie kalarepkę. Kalarepkę Blauer, to jest taka ta fioletowa. No i gigant, kalarepa biała, kalafior. Kalafior, pionier, dobry kalafior, jeszcze dobry jest bora. Też polecam Wam tego kalafiora, bardzo dobrze on się udaje. Więcej nie wysiewam. Nie wysiewam kapusty pekińskiej, nie wysiewam brokułów, bo tego bardzo mało w domu używam, więc tutaj nie będę się na darmo narabiać. A siać dla kur, to posieję kapustę taką pastewną, która rośnie na wysokość i lepiej na tym wyjdę. Sieję ją dosyć gęsto. Później, jeżeli wyjdzie mi bardzo gęsto, tak jak szczota, no to wezmę ją, poprzerywam troszeczkę, żeby też nie było tak, że z jednego miejsca wyjdzie mi 15 kapust, no bo to też będzie za dużo. Te roślinki będą później takie, wiecie, powykręcane na wszystkie strony. Edziu, nie dzwoń, to chyba jeszcze się nie utopił. Oby nie, bo to jest i zastój, i zaraz, powiedzmy, jakiś dodatkowy stres przy wyciąganiu ciągnika. Może się zakopać i drugi, wtedy trzeba sięgać po kolejne koło ratunkowe, szukać kogoś, kto by przyjechał, wyciągnął. Nieraz bywało tak, że jak się zakopał, to i na trzy ciągniki wyciągali. A bywało tak, że też nasz znajomy, jak siadł na polu, zakopał się, to dopiero go chyba po miesiącu, jak wszystko obeschło, wyciągli. O, żebym sobie nie pomyliła. Próbowali, ale niestety to był ciągnik duży, na tylnych kołach siadł do całe koła, wszystko z całym sprzętem. Tam chyba wtedy z talerzówką siadł. Także no nie jest to takie proste. I tu kamienną głowę posiejemy. Pietruszka. Posadziłam sobie korzeń pietruszki berlińskiej. Hal Blanche. No i czekam, aż mi wypuści kwiatostan. Będę chciała z niej pozyskać nasionka. Mam jeszcze dosyć sporo, dlatego w tym roku wsadziłam sobie tylko jedną. No i później, jak ona mi wypuści tutaj kwiatostan, wyłożę sobie, żeby się wysypała, żebym mogła te nasionka pozbierać, żeby mi tutaj się nie wysiała do ziemi, tylko żeby nasionka zostały dla mnie.
zmienia się pogoda. Od zachodu coś idzie, zaczyna się chmurzyć, idą takie burzowe chmury i zrywa się już wiatr. Kto wie, czy nie będzie jakiejś burzy. Nie lubię burzy na noc. Trzeba wszystko pozabezpieczać teraz, pochować, żeby tutaj żadnych szkód w razie co nie narobiło. Na dzisiaj to będzie tyle. Dzień dosyć pracowity, intensywny. Pracy było dużo. Także na dzisiaj tyle. Wiatr się nasila tutaj z każdą minutą. Będę kończyć. No i cóż, życzę Wam wszystkiego co najlepsze i oby jakieś nawałnice Was nie nawiedziły, żeby nic nie narobiło, żeby to wszystko gdzieś spokojnie się odbywało. No, wieje coraz mocniej. Trzymajcie się. Do następnego.